To jest jeden z najnowocześniejszych obiektów w ogóle w Polsce, absolutnie zautomatyzowany, pięknie zrobiony, także biorąc pod uwagę, że do tej pory strzelcy z Wawelu zawsze odnosili sukcesy, sądzę, że teraz, gdzie mają gdzie ćwiczyć, będą jeszcze większe. Strzelnicy nie mamy już od 20 lat, od 2000 roku, mimo że sekcja ma bardzo duże osiągnięcia sportowe, włącznie z mistrzami świata, medalistami mistrzostw Europy. Będziemy mogli trenować właśnie u siebie, bo do tej pory dojeżdżaliśmy do Myślenic i to w ciągu tygodnia kilka razy, to było bardzo uciążliwe. To jest na dzień dzisiejszy jedna z nowocześniejszych strzelnic z elektronicznymi tarczami, także zawodnicy będą mogli tutaj trenować, przygotowywać się do najważniejszych zawodów, a może nawet i zawodnicy kadry narodowej. Powstała piękna strzelnica, z której możemy strzelać i z broni pneumatycznej, i z broni kulowej. 5 stanowisk od 25 do 30 metrów. Na pewno będzie korzystać z nich sekcja strzelectwa Klubu Sportowego Wawel, ale również wszystkie służby mundurowe, jak i mieszkańcy. Takiego obiektu po prostu w Krakowie nie ma. To pierwszy tego typu taki obiekt, który będzie ogólnie dostępny. Projektujemy teraz drugi obiekt przy ulicy Drożdżowej, typową strzelnicę, która myślę, że w ciągu 2 lat powinna powstać.